ma w tej chwili żadnego. Nie, jedna jest taka trójka, to do nie ma żadnego. Żółtą kartką został upomniany Adam Klubikowski, numer 11, piłkarz Zorzy. Piękny strzał Krzysztofa Michalskiego i cudowna obrona Grzegorza Buczmy. Jeszcze raz wielkie brawa. Grzegorz Buczma, pseudonim Dziawaj. Adam Musi!
Dusi! Dobrze! Jeszcze trochę serdecznego dopingu. Jeszcze trochę. Rzut rożny dla Zorzy. Akcja Przemysława Filochy, rzut rożny dla Zorzy. I brawa, brawa za kolejną piękną akcję. Koniec dogrywki, koniec gry. Dziękujemy piłkarzom obu zespołów. Dziękujemy
przy całej obiektywizmie, szczególnie Zorzy, bo w dziesiątkę całą niemal dogrywkę drużyna Zorzy rozegrała, nie tracąc gola, blisko była zdobycia bramek. Obie drużyny stworzyły wiele sytuacji do zdobycia goli, bramki nie padły, poza tymi dwiema pierwszymi remis 1-1. O awansie jednej z drużyn zadecydują rzuty karne. Proszę Państwa, ale za tą grę podziękujmy wielkimi brawami! Największe wydarzenie w dziejach Dobrzan. Tylu kibiców jeszcze nigdy nie było. Na trybunach, koło boiska, na płotach, koło drzew, gdzie się da. Każdy wybrał sobie dobrą pozycję, najlepszą możliwą do oglądania meczu. Zacięty, niesamowity, zażarty bój stoczyli przez 120 minut czystej gry piłkarze Lecha i Zorzy Dobrzany. I teraz utrudzeni piłkarze chwilę mają oddechu, za moment przystąpią do konkursu rzutów karnych. I jak mówiliśmy przed meczem i w czasie meczu, bez względu na to, jak się zakończy ta rywalizacja, wielkie brawa dla piłkarzy, wielkie brawa dla Dobrzan, wielkie brawa dla wszystkich, którzy przygotowali ten mecz i którzy ten mecz oglądają. Wielkie, wielkie brawa. Historyczna data zapisana będzie w kronikach Dobrzan. Chwila skupienia w obu zespołach, ustalenie kolejności strzelców. Wielka odpowiedzialność teraz będzie spadać na piłkarzach, stąd trzeba wykazać ogromną odporność psychiczną. Wierzymy, że wszystko będzie dobrze. Trzymamy kciuki za piłkarzy. Życzymy wszystkiego najlepszego strzelającym bramkarzom trzech kanas. Ostatni rozdział tego piłkarskiego horroru. Zacięty, twardy bój. Remis 1-1. I po tym 120-minutowym boju o awansie rozstrzygną rzuty karne. Proszę Państwa, w normalnym czasie gry nie padło rozstrzygnięcie. Nie padło rozstrzygnięcie w dogrywce. Zatem teraz seria rzutów karnych, rzuty karne muszą już zgodnie z regulaminem wyłonić zwycięzcę, drużynę, która awansuje do 1/16 finału Pucharu Polski. To historyczne widowisko piłkarskie w Dobrzanach trwa. Będziemy jeszcze długo o tym dzisiejszym meczu rozmawiać, bo przecież jeszcze rzuty karne. Długo będziemy wspominać to widowisko. A już teraz serdecznie piłkarze Zorzy, ich trener, działacze, sponsorzy zapraszają kibiców Zorzy na kolejne mecze u siebie i na wyjeździe. Teraz mam dwa w tym.
Powiedz ludziom jeszcze, jeśli od 22 Proszę Państwa, już teraz Państwu przekazuję ważną informację. Cały ten mecz rejestruje Telewizja Polska, oddział w Szczecinie. W najbliższą sobotę o godzinie 22 w Trójce Regionalnej cała Polska to obejrzy. O 22 relacja z meczu w Dobrzanach. Sobota 22. Piotr Blasius, a w bramce Norbert Tyrajski. Trwa pierwsza kolejka ze strony Lecha Poznań. Strzelać będzie Krzysztof Miklosik. Tutaj przepraszam, Arkadiusz Miklosik, numer 7. W bramce Grzegorz Buczma z numerem 7 Arkadiusz Miklosik. Wyczuł intencję strzelającego Grzegorz Buczma piłkę na siatce. Gola zdobył Arkadiusz Miklosik. Rozpoczynamy drugą serię, drugą kolejkę ze strony Zorzy. Ze strony Zorzy Wojciech Kindziel, numer 6. W bramce oczywiście Norbert Tyrajski. Za chwilę kolejny strzał zawodnika Zorzy. Bramka dla Zorzy zdobył ją Wojciech Kindziel, numer 6. Ze strony Lecha Poznań Tomasz Bekas. Tomasz Bekas, numer 27. Bliskim obronienia był znowu Grzegorz Buczma. Bramka jednak pada, zdobył ją Tomasz Bekas, numer 27. Ze strony Zorzy strzelać będzie teraz Tomasz Ziętek. Tomasz Ziętek, numer 16. Obronił Norbert Tyrajski. Ze strony Lecha strzelać będzie teraz Artur Bugaj. Artur Bugaj trafia słupek. Ze strony Zorzy strzelać będzie Arkadiusz Mysona.
ze strony Lecha strzelać będzie Mariusz Moglik, numer 21. Mariusz Moglik strzelił gola, zatem w rzutach karnych Lech Poznań wygrywa z Zorzą Dobrzany 3-1. Wygrywa pierwszoligowiec, brawa i gratulacje dla zwycięzców. Życzymy Lechowi, by doszedł aż do finału. Chwała także pokonanym, wielkie brawa i uznanie dla piłkarzy Zorzy Dobrzany, którzy stoczyli tak porywający, wspaniały, wyrównany bój z pierwszoligowcem z Poznania. Bardzo dziękujemy obu zespołom. Dziękujemy ich opiekunom. Dziękujemy organizatorom tego widowiska, dziękujemy wszystkim kibicom, dziękujemy Państwu. Życzymy piłkarzom sukcesów w kolejnych ich meczach ligowych i pucharowych. Przypomnijmy piłkarzom Zorzy, że w niedzielę Zorza rozegra mecz czwartoligowy w Wrocławiu z Wiktorią. To już będzie niedziela 1 września. Proszę Państwa, przypomnijmy, dzisiejsze widowisko przygotował Miejski Klub Sportowy Zorza Bobrzany.